Do kopalni soli Wieliczka przybywają dziś turyści z całego świata. Główny szlak zwiedzania, trasa turystyczna, to ponad 20 wyjątkowej urody komór i niemal 2 km krętych korytarzy. To jednak niewielka część ogromnego podziemnego świata. Sieci chodników i komór rozciągających się na głębokości od 28 do ponad 320 metrów. Jedyna w swoim rodzaju kopalnia od wieków fascynowała umysły ciekawe świata. Już w XV stuleciu solne podziemia podziwiali pierwsi zwiedzający. Wędrówki surowymi chodnikami zapoczątkował niemiecki humanista Konrad Celtes. Niedługo później w jego ślady poszedł Szwajcar Joachim von Watt, autor pierwszego znanego opisu kopalni. Prawdopodobnie w roku 1493 wyrobiskami Wieliczki przechadzał się sam Mikołaj Kopernik, wtedy 20-latek studiujący w Akademii Krakowskiej. Po latach nazwiskiem uczonego nazwano jedną z komór na trasie turystycznej. Prawdziwy rozkwit podziemnej turystyki nastąpił dopiero w XIX wieku, gdy Wieliczka znajdowała się pod austriackim zaborem. Z czasem Wielicka kopalnia stała się jedną z największych atrakcji turystycznych Europy. Władcy, artyści i uczeni, ale także zwykli ludzie chcieli na własne oczy zobaczyć monumentalne dzieło wielickich górników. Johann Wolfgang von Goethe, cesarze austriaccy Franciszek i Franciszek Józef, car Aleksander I, Fryderyk Chopin, Dymitr Mendelejew, Jan Matejko, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski. Pamiątki po wizytach postaci zasłużonych dla historii i kultury znajdują się w wielu miejscach współczesnej trasy turystycznej. Stopniowo podziemia zaczęto przystosowywać do potrzeb turystów. Wytyczono trasy zwiedzania i wprowadzono pierwsze udogodnienia dla zwiedzających –